Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku z serii Bidnie, ale solidnie. Znajdujemy się na mapce Połowa, no i mamy dzisiaj żniwa. Jak widzicie, kosimy właśnie pszenicę, nasze ostatnie już, bym powiedział, pole. Ja już, można powiedzieć, prawie że pełen zestaw mam, pojadę go wysypać, bo chciałbym dzisiaj jeszcze poprasować naszym Obelixem, bo tak nazywam nasz nowy nabytek. Musieliśmy tą prasę zmienić, bo też jak wam wspominałem ostatnio, no ta prasa, która była, ta Sipma, no nie do końca się tutaj sprawdzała, dlatego też no Sipma idzie, poszła już w sumie na sprzedaż, a przyjechał Obelix i powiem wam tak szczerze, no czwóreczka będzie miała co robić z tą prasą, dlatego też dzisiaj szóstka jeździ u nas w transporcie. Zobaczymy, czy się wyrobimy, bo już tak widzę, że trochę za późno wystartowałem, ale jeszcze myślę, że chyba damy radę podjechać i tutaj nam się bizonek wysypie. To wtedy no, ja sobie pojadę od razu na gospodarstwo. Tutaj jedyneczka. Pojedziemy na gospodarstwo, wysypię to wszystko, wrócę, przyprowadzę od razu czwórkę, no i będziemy prasować. Myślę, że tak będzie, myślę, najlepiej dzisiaj to wszystko poogarniać. Bizon sobie świetnie daje radę, dzisiaj ojczulek za sterami siedzi bizonka, a ja w transporcie, prasowanie, takie tam pierdoły. Też ogólnie godzina 17, dość późna niestety, ale mieliśmy też dzisiaj troszkę pracy na usługach, przez co i też stan konta nam się trochę powiększył, bo jednak nowa prasa no nie była najtańsza, ale myślę, że jest odpowiednia jak na nasze gospodarstwo i powinna sobie tutaj świetnie radzić. Mam nadzieję, że jednak zostanie na trochę dłużej, aniżeli ta Sipma, no to się jeszcze okaże. Ogólnie też niby stan konta duży, tak, prawie 60 tysięcy złotych, ale moi drodzy, budowa samej wiaty pod moje krowy to jest prawie 60 tysięcy złotych, czyli te pieniążki, które mamy już na to, że tak powiem, będą szły. Dodatkowo jeszcze no chciałbym zakupić sobie brony, w sumie te brony już się robią, trzeba tylko będzie za nie później zapłacić, jak to wykonają. Także brony to jest też tam koszt, nie wiem, chyba około 10 tysięcy złotych, jak się z chłopakami dogadałem, bo tam częściowo materiały już mają. Dodatkowo sieczkarnia by się przydała nam już. Sieczkarnia oczywiście do kukurydzy, no tutaj taka, myślę, że podczepiana jednorzędówka byłaby w miarę ok, ewentualnie jakaś tam dwurzędowa ciągana, ale to jeszcze zobaczymy, to już tam czas pokaże, że tak powiem, i nasze finanse, czy nas w ogóle będzie na to stać, bo jednak kupno takiej sieczkarni to nie jest 5-10 tysięcy złotych, takiej dwurzędowej ciąganej, to już są takie naprawdę duże koszta, ale zobaczymy, no będziemy się starali zrobić to tak, aby było jak najlepiej. Co by po prostu, tutaj mówię, jakieś fajne pieniążki z tego nam, czy żebyśmy za jakieś fajne pieniążki to wszystko kupili i myślę, że jakoś sobie damy radę. Też chłopaki zaczęli pomału już kampanię ziemniaczaną. Ja akurat w tej kampanii między innymi dzisiaj pomagałem. Trochę chłopaki wykopali, no czekam, aż to pole będzie kopane przez tego pana, bo już tam bym chciał, można powiedzieć, składać wniosek o przyznanie kredytu do banku, chociaż już takowy wniosek został przyznany, kredyt również, tylko ten cały kredyt trzeba wystartować, nie? Jeszcze akt notarialny, TP itd., ale mam nadzieję, że już niebawem tamto pole będzie nasze. Zresztą wiata już też, można powiedzieć, jest gotowa, tylko ją postawić, także czekamy na zielone światło i będziemy działać. Zobaczymy jeszcze, jak ten nasz bizon. Myślę, że może akurat jak już tutaj jadę, to wysypię to, co mam. I zaraz sobie tutaj nawrócimy. W sumie tutaj czwóreczką mogę jechać, nie wiem po co zrzucałem bieg. Zaraz się tutaj wysypiemy. Zapomniałem, że dwójka musi iść. O, 80%, to prawie 2 tony już ma. Zapomniałem, że w sumie bizon ma taki mały zbiornik. No, powiem, że świetnie, świetnie, naprawdę. Już mamy ponad 10 ton samej pszenicy. No, myślę, że i będzie coś tak około 20-25 ton. Zobaczymy. I tak na pewno największy, ląda mi tutaj burak cukrowy, największy zarobek. Dobra,
Już na razie odstawiamy naszą szóstkę, pakujemy się do naszej czwóreczki, która stoi z naszą dumną trasą. Czekajcie, obrazek tutaj jest, to szybę sobie otworzę i szyberdak, no i możemy ruszać. Trasa to Galbinani, tak? Tak, Galbinani. Ja się śmiałem, jak ją kupowałem, to jest Galignali. I od razu ją sobie skojarzyłem z bajką Asterix i Obelix, ale mówię, no na Asterixa to jest taka trochę mała, ale na Obelixa to już jest taka idealna, więc mówię, nie, no to już jest Obelix po prostu, ta trasa, i tak się przyjęło. Dobra, lecimy, bo chciałbym dzisiaj trochę poprasować. Pewnie dzisiaj to wszystko sprasuję, tutaj na spokojnie, do północy mam czas, a nawet, no może i nie do północy, bo tam tu nie rosła i te sprawy, które jutro bym może coś tam pokończył, zobaczymy. Ogólnie, jeżeli chodzi o samo prasowanie, i o same żniwa, typowe zbóż, no to na dzień dzisiejszy jest to już ostatni odcinek. W kolejnym odcinku już będziemy przygotowywać sobie pole pod siewy rzepaku. Będzie rozrzucenie obornika, będzie orka, tak już się będzie działo. A czekaj, to jeszcze wąt trzeba podłączyć. O, teraz mi się wszystko zgadzało. Załączamy. Włączony, trasa opuszczona, to sobie poprasujemy akurat. Zapomniałem sobie podpiąć widła akurat pod tura, bo dzisiaj one by się tutaj przydały. Wiecie, tutaj akurat na poprzeczniakach nie chcę za bardzo tej słomy zostawiać. Nie chciałem, że tak powiem, tą słomę w pewien sposób zwozić. Słomę, no, belki z poprzeczniaków, no ale niestety będzie jak będzie, będziemy się kombinować. Chociaż tak widzę, że jedna belka na poprzecznie będzie wchodziła, więc to jeszcze jakoś tam się uda mi tutaj zmieścić. Tutaj pozbieramy nasze resztki jeszcze. No, jakoś to ogarniemy. Będzie dobrze. No, to jutro bym sobie to pozwoził, a pojutrze mielibyśmy akcję obornik i orkę na tym polu, bo akurat tak wychodzi, no, że na tym polu będzie u nas tutaj zostawione. Zostawiony, będzie zasiany tutaj u nas akurat obornik. Wróćcie, będzie zasiany rzepak. Obornik oczywiście też rozrzucimy, co by po prostu były te pomy lepsze. Już 80%, ja pierdykam. Ale dobra, pal do licha, on sobie dojedzie, ja powielę tam sobie naszą szóstką. Niech szósteczka tam sobie stoi, a ja na razie będę prasował, bo chciałem tego prasowanka dzisiaj zrobić jak najwięcej. No, tutaj myślę, że dwójeczka to taki optymalny bieg, choć powiem wam, że czwórka z tą prasą naprawdę, ona ma co robić. To jest tam dość duże obciążenie, dzisiaj mogłaby nawet tutaj spokojnie szóstkę jeździć, ale no super. Szóstki nie chciałem brać, no, z kilku powodów, między innymi no, czwórka i dwie autosanki to tak trochę nie bardzo by to pasowało, zwłaszcza, że tam też jest co robić z tymi przyczepami. A tak, to szóstka daje sobie radę bez problemu, a my tą naszą czwóreczką tak samo tutaj bez większego problemu sobie jeździmy i jest dobrze. Ja sobie pozwolę jeszcze kawałek pojechać, bo tak teraz będzie pełna komora, będzie walało belkę, to my się przysiądziemy do szóstki i pojedziemy się wysypać. No i kurczę, powiem wam, że jeszcze może być lepszy wynik, bo już tutaj widzę, że co chwilę będzie pełen zbiornik, tych zbiorników jeszcze ze 4 będą, co najmniej. No to wam powiem, że minimum 4 zbiorniki, to jest jeszcze 10 ton, może być 25 ton, tak, tej pszenicy, albo i lepiej, zobaczymy. To w sumie to samo powiedziałem na początku odcinka, także te 20-25 ton będzie, ale chciałbym, aby było powyżej 25 ton z tego wszystkiego. Ale to też jeszcze jest, tak myślę, nie do końca możliwe. Dobra, bo nie ma czasu, to my sobie trasujemy. A łojciulek niech se kosi, ja mu tam przeszkadzać nie będę, bo jednak tutaj ważniejsze jest poniekąd trasowanie. On sobie świetnie radę daje, także działamy i nie narzekamy. Ogólnie
miejsca, które zaraz sprawdzimy, będzie belkę wywalało, czy są jakieś ciekawe maszyny używane. Bądź co bądź poszukuję pewnych maszyn, które mogą być kupione już, ale nie muszą. Jakiś opryskiwacz, rozsiewacz, rozrzutnik większy, bo ten nasz polski, to nam po rynku, kawodna. On będzie miał wszelki kale, nie? Bo tutaj na to pole rzucę coś obornik, to będzie trochę roboty. Ale zobaczymy, może trochę ja porozrzucał, trochę uczulek. Prawdopodobnie będzie tak z obornikiem, że oracz będzie 6, 4 będzie jeździła z rozrzutnikiem, a zetor będzie z cyklopem. No i tak będziemy ładować. Czy to tak wyjdzie, zobaczymy. Cofnę od razu kawałeczek. I sprawdźmy te maszyny używane. No, samochód ciężarowy za 50 tysięcy. Szkoda, że jakiś taki amerykański. Bo gdyby to był taki bardziej europejski, to bym z moją chęcią go zakupił, a tak, bo trochę mi to nie pasi. Ogólnie zobaczymy, czy mi się wszystko bez silosu zmieści. Bo 25 ton pojemności ma silos, więc jeżeli mi się to nie zmieściło, no to jesteśmy troszkę uwaleni niestety. Mamy mały problem. Ale myślę, że bezproblemowo mi się to wszystko zmieści. Te dwa silosy. Inaczej. Jeżeli coś mi się zmieści w dwa silosy, to będzie ok, ale jeżeli coś mi się nie zmieści w jeden silos, to wiem, że to tak głupio brzmi. Ale wiecie, jeżeli na przykład tona przy nic nie zostanie, no to już jest trochę lipa. Dlatego wolałbym, żeby sypnęło lepiej, żeby trochę więcej tutaj tego zboża było, aniżeli tak mało, nie? Ma zostać w tym jednym silosie. Gdyby trochę szkoda podtrzymać w tym silosie, to bym musiał gdzieś tam na stodołę sypać. A tak, jak będę wiedział, że mam dwa silosy w pełni wysypane, to ja jestem spokojny. Wtedy wiem, że no niestety, ale trzeba będzie kukurydzę sypać na lepisko, na stodołę u dziadku. Słonecznik w sumie też, bo tak wyjdzie, że tego nie będzie się zmieścić. Jeszcze sobie sprawdzimy, kiedy słonecznik, kiedy kukurydza mają najwyższą cenę, ale podejrzewam, że ta najwyższa cena będzie coś tam koło grudnia, ewentualnie styczeń, luty, może marzec, dlatego też pewnie trzeba mi to wszystko magazynować. Czekaj, to nie tu, to tutaj trzeba wejść. Słonecznik, najwyższa cena jest w marcu, niby mi pokazuje cenę najwyższą, no, czyli tak jak myślałem, a kukurydza ma najwyższą cenę w czerwcu. Ja pierdzielę do czerwca, kukurydzę trzymać w dziadku będę. No cóż, jak trzeba, to trzeba, no. Będę narzekał. No też zaraz widzę, będę tutaj krzyczał, że mam ten zbiornik. To akurat jeszcze może jedną belkę zrobimy. Tutaj mamy chyba 4, jak się nie mylę. To nie jest źle. Ogólnie rzecz biorąc, tam myślę, że około 15 belek sobie zostawię, słomy. Resztę będę sprzedawał, bo te pieniążki są potrzebne, a samej słomy nie opłaca mi się trzymać. Zwłaszcza, że świnie już mają wszystko, 80%. Świnie już mają wszystko, również krowom tam dużo tego nie trzeba będzie dawać. Także myślę, że jak już tak wyjdzie, że sporo jeszcze na tym zarobimy. Na tej słomie, zresztą z tego pola myślę, że będzie dalej. No, troszkę powstanie jednak tutaj, bo te pokosy są takie dość fajne. Co mnie tam zresztą cieszyło, że byłyby fajne pokosy tej słomy, już na pewno zbiornik. Że byłoby dużo tej słomy, no bo wiadomo, pieniążki są potrzebne. Obronki 10 tysięcy, jeszcze byś wiadomo, przydało się kupić inne maszyny. Jeszcze kurczę, zbiory buraka, tam trzeba będzie opłacić. W moim przypadku tylko paliwo i dodatkowe motogodziny, które to ten kombajn przepracuje, no ale to tam jest spokojnie. Później jeszcze odwóz tego buraka koło zimy, bo myślę, że zimą będzie odprzedawany. Sprawdzimy jeszcze, kiedy tam jest na tego buraka odbiór. W grudniu, no to może być tak, że śnieg będzie, a może być tak, że śniegu nie będzie. Także to też tam jeszcze zobaczymy. Nawet jak byłby śnieg, to tam przykryjemy jakąś agrobukliną czy czymś, też będzie dobrze. Jakoś my tam sobie podwozimy. Czekajcie, bo to zaraz będą problemy, także ja sobie znowu tutaj mojej 6 wsiądę, a nawet nie podjadę już. Już nie zdążę podjechać raczej, pełnym zestawem.
a może. Bo powiem wam, że tak, jak on mi się teraz tutaj nie wysypie, to tam później będzie problem, żeby podjechać, bo będzie miał w połowie tego przejazdu pełen zbiornik, a to już mi się nie podoba za bardzo. Dobra, dwuja i ogień, ale to już też widzę, że nie da rady niestety podjechać. Dobra, ale to licho, najwyżej będzie trzeba mi za nami wracać. Jak będzie, to będzie. Ja tam się skupiam na trasowaniu, bo to jest trochę ważniejsze. Tam odłożenie, to tam po malutku sobie go ogarniemy. To ogólnie powiem wam naprawdę, mi sypie fajnie. Sama pszenica, tak samo fajnie tutaj idzie słoma. Raz, dwa, cztery, pięć teraz berki chyba zrobiłem, tak dobrze policzyłem zresztą, od czego są statystyki. Tak, pięć berek jest zrobionych. No, prasa wam powiem, no na pewno o wiele lepsza od tej naszej, co mieliśmy. Tutaj to jednak idzie to trasowanie, a z Sigmą to na pewno było trochę zabawy. A tutaj chciał czy nie chciał, chyba prasa naprawdę robi fajną robotę. Widzę, że mniej więcej co przejazd jest belka, nawet dwie belki na przejeździe teraz mi wyjdą. No także spoko, to wam powiem, że naprawdę 30-40 belek jakby było, to połowa sprzedaje. Jest git, rynaczka, żeby podjechać. O, rynaczka. Też już pomału sobie poświetlenie załączę, bo jednak tutaj kurka wolna. No czekaj, a jeszcze ta trasa trochę więcej czasu potrzebuje, żeby się zebrać do zbierania słomy. Trzeba o tym pamiętać, żeby tam jeszcze nie startować. No i co? Dzisiaj myślę, że już naprawdę żniwa zakończymy na spokojnie do godziny 20. Wszystko będzie zebrane, no można troszkę na później do 20. Właśnie. Do 20, powiedzmy nawet tej drugiej. Ale pozbędziemy się wszystkiego z pola, zmagazynujemy i już wtedy na spokojnie przygotowania do siewów rzepaku. No jeżeli chodzi już o samą akcję siewy, to myślę, że szóstka będzie latała z bronami naszymi nowymi, bo są głównie pod tą szósteczkę naszą robione, a czwóreczka z siewnikiem, może Zetor, zobaczymy jak to tam, który traktor podoła, bo ten siewnik to wam powiem nowe Amazone, on tam ma dość dużą potrzebę koni mechanicznych, bo to już są 4 metry, to nie są 3 metry, także on będzie miał dobre zapotrzebowanie, chociaż z drugiej strony tak patrząc, to co ten traktor miałby, co ten siewnik miałby mieć za zapotrzebowanie, jak on nawet nie jest na żadnej broni aktywnej, tylko standardowa tutaj jest na nim, że tak powiem, stopka, czy co, rodzica talerzowa chyba, jak się nie mylę, to on tam myślę, że na spokojnie sobie powinien dać radę ten recytor, ale to jeszcze zobaczymy, bo mogę się mylić, bo jednak skrzynia na 1000 litrów to też jest troszkę ciężaru. No, przy rzepaku to jeszcze może by tam zbyt polatał, ale już przy pszenicy, czy tam przy jęczmieniu, no to już może być nie lada problem. O, co on tak szybko leci, to nasza czwóreczka tutaj. Aż za szybko, aż będę musiał z zewnętrznej kabiny tutaj patrzeć. Albo dobre, co środka, albo nie. Bo jednak tutaj wam powiem tego bizona. Prędkość ustalić sobie, to jest trochę lipka wam powiem. Jednak jest lipa, a mimo wszystko. No, kolejne 10 ton, to tutaj spokojnie może być nawet 30 ton z tego pola. Co mnie naprawdę cieszy. Już dojadę do końca, co by wiecie, ale ten kombajn miał, że tak powiem, ten zbiornik kolejny gdzieś tam w połowie kolejnego przejazdu. Jeździli aż tak daleko. No dobra. Jeszcze dojedziemy ten kawałek do końca, bo też te... No, widzi to. Też te przejazdy tutaj są takie, że coraz dłuższe się robią, ja o tym zapomniałem, więc no tak w sumie teoretycznie to tutaj... Tak teoretycznie to tutaj będzie coraz więcej tego złoża, a nie coraz mniej. Ale to dobrze. To wam powiem, że naprawdę dobrze. I tutaj będziemy robić sobie przejazd też troszeczkę to. I będzie git. 6 balonów. Teraz 7 będzie do grupy. A to mówię, no właśnie, to jest kolejna trójeczka, bo to nawet 16 na godzinę.
jeszcze zobaczymy się na przykład na innym biegu, na szosowych, a na terenowych, jakby szedł ten Ursus. Ale to już się będę stał, sobie sprawdzę, bo naprawdę myślę, że ta trójeczka nie jest zła, ale jednak tutaj czwórka na przykład terenowa, jeżeli byłaby ok, to by też na tej czwórce tutaj sobie pozwolił jeździć. No bo jednak z tor nie ma jakiegoś wielkiego problemu pod górkę. No wiadomo, jakieś tam obciążenie jest, ale to nie jest taki problem, co by on sobie po prostu z nim rady nie dał. Także zobaczymy, jak on tak sobie dalej będzie radził. No, pełne osie, tak już sobie załączę, bo to się już pomału ciemno robi. Dobra. Tutaj się wala, tutaj sobie cofniemy. O, i tak, zmniejszymy sobie bieg. O nie, sorry. Terenowa, szosowa trójka i innej opcji nie ma. Jadymy. Powiem wam, że tak jest dobrze. Uważam, że naprawdę teraz to idzie na jeden faktor. No tak, różnica pomiędzy tą prasą a prasą Sigmo. Ta ma trochę szerszy podbierak. Przede wszystkim nie grzeje mi się. Mogę sobie z nią spokojnie jeździć. Taka słoma jest podobna, tylko sobie też tutaj spełnimy. Nie ma prawie, że wszystko zbierze w małku. Ale się tę resztkę to i tak myślę, gdzieś tam sobie widzimy, tylko zrzucam na jakieś większe kuty wieczorkiem. Ewentualnie jeszcze jutro przyjadę na szybko i będę wyglądał to jeszcze drobne. Jak teraz pod górkę z trójki rzucam sobie trójeczkę i ten traktor no w miarę idzie, no też tutaj się remontu wymaga, więc no nie jest to tak jakoś idealnie, ale mimo wszystko jakoś jedzie pod tą góreczkę 6 na godzinę. Zobaczymy, czy więcej da radę. No niestety 6 na godzinę, ale i tak jest dobrze. Tutaj się cofniemy. Bizon nawraca, teraz będziemy pełno. I taka to robota, powiem. No koło trzeba tylko jeździć, że tak powiem. To jest tak, 14 ton mniej więcej wchodzi mi na te przyczepy, więc akurat ostatni zbiornik teraz mi wsypie i ja już będę jechał na gospodarstwo się wysypać. Taka to robota, moi drodzy. Ale powiem wam, że dobrze, no 20 ponad już 2 tony jest. Plus to co w zbiorniku to jest 25 ton, kurde, powiem wam naprawdę, spoko plony. Też co do kombajnu, no co ja wam powiem. Dojdzie mi znowuż kolejne pole. Jeszcze łąka będzie usunięta teraz. O, już jest pełno, zapomniałem. Łąka nasza będzie teraz usunięta. W jej miejsce będzie pole. No i tak. Dochodzi mi sporo areału. Dodatkowo kupuję to jedno pole, więc no areał już będzie znaczny. Bizon teraz ma co robić. Jak dojdzie mi jedno pole z tej łąki przerobione, dodatkowo dojdzie mi tutaj jeszcze to jedno nowe pole, no to już całkiem. I co teraz planuję zrobić? Planuję kupić kombajn większy, troszkę nowocześniejszy, a przede wszystkim taki, co będzie mógł mi zarówno zbierać słonecznik, jak i kukurydzę, czyli będę musiał kupić sobie kombajn, który ma przystawkę do smacznika, ma przystawkę do kukurydzy, ma również większy header, większy zbiornik, troszkę jest nowocześniejszy. No i co takiego kupię? Szczerze mówiąc, nie mam jeszcze pojęcia. Prawdopodobnie szukam bizona, może jakiegoś starego klasa, zobaczymy. No na razie bizon myślę, że tutaj typu gigant albo gigant to może nie, ale jakiś BS tutaj mi się widzi. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. No coś tam będę szukał, coś tam pewnie wynajdziemy ciekawego, no co by po prostu mieć, że tak powiem, czym tutaj pracować, bo ten kombajn robi u nas, robi jeszcze usługę, on ma naprawdę od groma pracy, a jednak wykonuje tą swoją robotę dość dobrze. Ale to już jest kombajn za mały, tak? On już ma ciężko, więc trzeba będzie go odciążyć, no i na przyszły sezon, bo myślę, że mam takie możliwości finansowe, także na przyszły sezon no, zakupimy sobie nowy kombajn, coś tak header koło 5 metrów, większy zbiornik, już tak pod 4-5 ton. No zobaczymy, jak to jeszcze będzie, bo jeszcze tutaj troszkę maszyn bym chciał dokupić. Najwyżej po prostu będzie jakiś tam mały kredyt do spłacenia z tego wszystkiego, ale kupimy już sobie to, co jest nam potrzebne.
No zobaczymy, jak to jeszcze będzie. No na razie nie będę, że tak powiem, prorokował ani mówił, że tak na pewno się stanie, no ale ten kombajn, no to jest też jakby na przyszły rok troszkę poniekąd mus wymienić. Pewnie tam już po żniwach się zacznę rozglądać za czymś nowym, no i wtedy bizona byśmy mojego sprzedali, a kupili ten nowy, to tak może jeden do jednego by się ogarnęło. Kto wie, zobaczymy. Na pewno nie będę brał sprzętu od handlarza, bo to totalnie nie ma sensu. Chcę kupić od rolnika indywidualnego. No i tutaj wam powiem, że no, troszkę wymogów mam, tak? Wiadomo, kombajn musi być zarówno do zbóż, jak i do kukurydzy i słonecznika, więc tutaj no, trzeba będzie po prostu dorzucić do tego kombajnu ten header. To też jest taki trochę wymóg, który trzeba będzie spełnić i to trzeba będzie się troszkę naszukać takiego kombajnu, bo to jednak wam powiem, mało kto ma jakiegoś bizona, który ma od razu header. Ewentualnie kupimy bizona, a header się tam gdzieś doszuka. Tak też można byłoby zrobić, no zobaczymy, jak to jeszcze będzie. No czas pokaże, że tak powiem. Ale ja jestem dobrej myśli, że na pewno kombajnik znajdziemy i też będzie sobie tak samo świetnie radził, jak nasz stary bizon poczciwy. W sumie na tym gospodarstwie ten bizon już jest dobrych 10 lat, jak dobrze pamiętam. Także no, no nawet i więcej wam powiem, jak 10 lat, bo to kurczę, co ja mówię, dobrych 15 lat, bo to był SKR, to jeszcze tam z SKR-u, że tak powiem, pożyczaliśmy tego bizona. Jak SKR się rozpadał, tam 2005 rok mniej więcej był, no długo u nas był SKR. No to wtedy akurat tata uznał, że tego bizona, który był najlepszy w SKR-ze, którego on dobrze znał, no to kupujemy. No i go kupiliśmy, kabina już akurat była w nim dołożona. No to myśmy tylko wtedy na tamten czas do naszego bizona włożyli tam parę groszy, wiadomo, wymienili wszystkie paski, łożyska, sita, dodatkowo tam klepisko nowe. No i szczerze mówiąc, chodzi do dzisiaj, no jest niezawodny, ale po prostu areał, który jest u nas, no to sami widzicie, jak to jest, no już trzeba go po prostu wymienić, bo ten bizon sobie zaraz tutaj rady nie da. Prędzej się zatrze, aniżeli tutaj kurczę będzie wykonywał swoją robotę. O, pełen zbiornik. No myślę, że same żniwa to tam 21 się skończą, no gorzej będzie z prasowaniem. Ale to jeżeli ta krosa za bardzo nie będzie siadała, to ja sobie pozwolę po prostu kasować, że tak powiem, do bólu i nie tyle, nie? Chyba, że zobaczę, że zaraz w tak miarę się robiło tutaj nie bardzo. Nie będzie w miarę wygodnym, bo sobie zjadę wtedy tutaj czwórką z pola. Będę sobie to wszystko kasował jutro, jutro też to sobie pozwożę i wtedy byśmy sobie pojutrze już tutaj działali z rzepakami, niestety. Termin goni, trzeba działać jeszcze prawdopodobnie w październiku. Wróćcie we wrześniu, nas czeka zbieranie kukurydzy, no jeszcze kilka budowa, no masakra, no powiem. Roboty, a roboty u nas jest, no ale co zrobić, tak to jest. Gospodarstwo się rozwija, a jak gospodarstwo się rozwija, no to i potrzeby się zwiększają, więc roboty u nas będzie teraz co minera. Wiadomo, spory przepływ produkcji, chyba kurczę. Jeszcze pomimo jakąś posługę na pewno bizonę pojedziemy, co by dziadek się na mnie nudził. No to pojedziemy, tam jakąś posługę robimy. Może uda nam się jeszcze jakieś fajne pieniążki zarobić. Jak nie zarobić pieniążki z usługi zbioru zbóż, to chociaż może by się udało traktor z przyczepami gdzieś tam wysłać, też do transportu. No chłopaki do ziemniaków tutaj potrzebują, bo oni kopią to wszystko na 5 kombajnów jednorządowych i często gęstym machem dowozić. A tak to chociaż my parę groszy zarobimy. Teraz pamiętam, że sporo kasy nam padło, ale jednak też sporo kasy wypadło, bo trzeba było niestety, ale za swoje pieniążki. Znaczy to było tak, że paliwo sporo nam poszło, bo te traktory non stop jeździły przez cały dzień. Także paliwa poszło. No niby tam trochę zarobiliśmy, no ale jednak to też tam tak 10 tysięcy zarobku, a 2000 trzeba było praktycznie wydać na samo paliwo, nie? Ale to już tam pomijam ten pali. Daliśmy sobie radę. Firma zadowolona, bo
jeden zestaw od nas cały czas ganiał. No i jednak mieli oni tutaj troszkę już lepiej z tym obłożeniem. Ale to wam powiem, że mimo wszystko, że oni tam muszą mieć jakiś tam deń. A mi to też tak średnio się podoba, to jest żenie w transporcie, bo tam no, sporo, że tak powiem, jest przestoju. Bo my wysypujemy to do koszy, zanim to wszystko się wysypy tak pomału, to też trochę mija, tak samo kopanie. To nie jest tak, że oni kopią zbiorniki i wysypują, tylko to jest taki kombajner kopany, który jest bez zbiornika, więc cały czas trzeba to mieździć w tych taśmach. No masakra, bo powiem. Ale mimo wszystko, no jako taki zarobek z tego jest, co mnie też cieszy. Tak samo żniwa dobrze idą, więc ja tutaj, tak powiem, nie będę narzekał. Że jest źle, bo naprawdę no jest całkiem dobrze, idzie zarobić. Jeszcze mówię, od przyszłego sezonu będziemy świadczyli usługę siewu buraka cukrowego. Prawdopodobnie też z siewi, który mamy do buraków, zostanie sprzedany. No, niestety tak wyszło, siewnik się sprzeda, kupi się no coś lepszego, coś przede wszystkim większego, bo tym małym to wam powiem siać tak nie bardzo. Ale coś tam na pewno uda nam się znaleźć. Pytanie, czy widzą do końca pola bojowe? No mam nadzieję. Bo jednak nie chciałbym go tam gdzieś kurczę obracać. Już niech ten ojczulek tutaj sobie do końca kosi. Sobie po prostu mieć tutaj to już wszystko pokoszone. Tutaj też zaraz czwóreczką będę zjeżdżał. Szóstka, no to tam jeszcze poczekamy. Zobaczymy, ile jeszcze zostało do skoszenia. Tutaj mam jakiś fejs z powrotem, plus teraz mam zbiornik, plus tam kawałek, więc myślę, że jeszcze tą dużą autosankę z tego pola zdejmę, czyli 8 ton będę miał w silosie, nawet nie najgorzej. Czyli tak myślę, że około 33 ton, może by się udało 35 gdzieś tam kapnąć. Także jest całkiem. Dobra, nie widzę ten zbiornik. Spoczko. O! Powiem wam, fajne te żniwa już. Dzisiaj na pewno to wszystko zakończymy. Zostaną mi tylko baloty do zwiezienia. No i do sprasowania cała reszta. Jakieś tam drobne usługi, co by po prostu pieniążki były na kolejne nowe nabytki, nowe maszyny. No i fajnie wam powiem, kurczę, tyle ton tej pszenicy, co mi tu dała na w tym roku. To ja jestem naprawdę zadowolony. Ale już widzę, że tutaj widzę, tylko jeszcze jedną stronę pojedzie. Chociaż tutaj jest taki łuk, więc teoretycznie tutaj jeszcze trochę będzie miał do skoszenia po prawej stronie. Tam ma jeszcze trochę do skoszenia. Powiem wam, że może być tak, że i nawet ściągniemy z tego pola ponad tą jedną autosankę, co mnie bardzo cieszy. Wiadomo, im więcej, tym lepiej. Już teraz mam ponad 6 ton zbiornikach. To jest zarówno pizon, jak i na autosance. Ojojoj. Krzywo już jadę, ale to już tam trudno, nie będę tego zbierał. Niech on tutaj sobie kosi, ile mu tego zostało tutaj. No, to wam powiem tak, 2,5 tony tu i tam jeszcze też ze 2,5 tony, bo jednak trochę tego jeszcze jest do zebrania. Będzie naprawdę fajny plon z tego pola. Chyba bizon już dawno tyle nie nakosi jednego dnia, ale powiem wam, jest nieźle, naprawdę, to mnie cieszy. Cóż, też chyba już nie będę przedłużał tego odcinka, bo w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Troszkę was przepraszam za takie moje mętliki myślowe, ale po prostu no, działo się dzisiaj na tym odcinku. Trzeba było ogarniać szóstkę, trzeba było ogarniać czwórkę. No dodatkowo ten fajny plon oddany w samym ziarnie, jak i w słomie, no to też mnie bardzo cieszył. Jest sporo tych planów na to gospodarstwo, także ja się będę rozwijał. I też nie przedłużając, żegnam się z wami. To by było na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod odcinkiem. Tak samo subskrypcji, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił. I komentarze, że wam się podobało. Ja dziękuję za oglądanie. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.